Dzień dobry, z tej strony Rafał Sado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jeśli chodzi o popyt na ryzyko, nie dzieje się nic dobrego na przestrzeni ostatnich godzin. Korekta trwa, choć jeśli chodzi o start sesji na starym kontynencie, no tutaj widać, że skala przeceny powoli wyhamowuje, a niemiecki DAX próbuje wrócić w okolice 16 tysięcy punktów. Oczywiście wszystko jeszcze jest pogłosiem obniżenia przez agencję ratingową Fitch oceny wiarygodności kredytowej Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium, to oczywiście jest kilka punktów, które mają jak najbardziej potencjał do tego, żeby zmienić nastroje wśród inwestorów. Nie udało się to po lepszych od oczekiwań danych PMI dla chińskiego sektora usługowego, ale dzisiaj po południu poznamy jeszcze ISM ze Stanów Zjednoczonych właśnie dla sektora usług. Po zamknięciu sesji poznamy wyniki Amazona oraz Apple'a i to one wydają się mieć tutaj największy potencjał, żeby coś namieszać na rynku, choć pamiętajmy, że jeśli tutaj rozczarowałyby i okazałyby się słabsze od prognoz, no to ta skala spadków mogłaby być jeszcze większa. Zatem dzisiaj najważniejsze będą wyniki i od nich uzależniamy jutrzejsze otwarcie. Jutro natomiast payrolle, dane z amerykańskiego rynku pracy, opublikowany wczoraj raport ADP wskazał na wyższy od oczekiwań odczyt. No i pytanie, czy potwierdzi się to w finalnych danych. W ubiegłym miesiącu nie potwierdziło się. Pytanie, jak będzie jutro. Wydaje się, że w sytuacji, gdy oczekiwania związane ze stopami procentowymi są nisko zawieszone i w większym stopniu uzależnione od inflacji, lepsze dane z rynku pracy nie powinny generować jakiegoś silnego impulsu do odpływu kapitału z rynku akcyjnego, a powinny być świadectwem siły gospodarki i szans na miękkie jej lądowanie i no, niewielkie ryzyko recesji w drugiej połowie roku. Zatem dobre dane z amerykańskiej gospodarki powinny raczej stabilizować się nastroje na rynku akcyjnym niż skłaniać inwestorów do dalszej wyprzedaży. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, dolar cały czas jest w cenie, a kurs euro-USD próbuje wrócić w okolice 1,09. Dzisiaj widzieliśmy wzrosty na rynku USD-jena i przeceny japońskiej waluty po kolejnym skupie przeprowadzonym przez Bank Japonii, ale widzimy, że w tym momencie para wraca poniżej 143 jenów za każdego dolara. Dzisiaj też warto zwrócić uwagę na posiedzenie Banku Anglii. Decyzja o godzinie 13. Funt jest słaby przed decyzją, traci na wartości. Jeśli chodzi o oczekiwania rynkowe, no to rynek spodziewa się podwyżki stóp procentowych. Konsensus zakłada 25 punktów bazowych, ale niektórzy opowiadają się nawet za 50 i dużo tutaj zależy też będzie od komunikatu, jaki wyślą tamtejsi bankierzy centralni. Jeśli chodzi o notowania złotego, oczywiście w korekcyjnym środowisku, w sytuacji wyprzedaży ryzykownych aktywów, umocnienia dolara, złoty musi tracić na wartości, stąd za euro płacimy 4,46 zł, a za dolara już więcej niż 4,08 zł. Wzrost awersji do ryzyka także przełożył się na notowania w końcu ropy naftowej, która spadła i koryguje się po świetnym lipcu do poziomu 79 dolarów za baryłkę WTI. Jeśli chodzi o złoto, no to cały czas podąża za euro-dolarem, no i z tego tytułu znalazło się w okolicy 1930 dolarów za jedną uncję. Dzisiaj w kalendarium także cotygodniowe dane dotyczące nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, dane o zamówieniach, zatem tych wskaźników będzie całkiem sporo. No, patrząc na zachowanie inwestorów, widać, że powoli ta przestrzeń do wyprzedaży związana z obniżeniem ratingu się utrzymuje. Pytanie, jakie będą kolejne sygnały, czy będą no, wzmagały te korekcyjne nastroje, czy też no, wręcz przeciwnie, powinny sprzyjać podkupowaniu dołków. No, wszystko powinno rozstrzygnąć się w drugiej połowie tygodnia. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.